Święta, święta i po świętach, a więc czas na wyniki naszego świątecznego konkursu. Mieliśmy duży problem z tym, aby wybrać zwycięzców. I tutaj pewnie w tym momencie spodziewacie się teraz tekstu typu: wszystkie patenty były tak ciekawe, że mieliśmy duży problem, drodzy widzowie. Nie, nie były ciekawe. Właśnie o to chodzi, że nie były ciekawe. Było tylko kilka ciekawych patentów. No nie tego się spodziewaliśmy. Spodziewaliśmy się patentów oryginalnych, a tymczasem dostaliśmy coś w stylu: jeśli chcesz mieć coś w lesie, to weź sobie to z domu i sobie to postaw w lesie. No nie. Chodziło o to, jak wykorzystać rzeczy, co do których jest duże prawdopodobieństwo, że rzeczywiście będziemy je mieli przy sobie w lesie, a nie patenty, które zakładają zabranie czegoś z domu. Nie o to zupełnie chodziło. Tak samo nie o to chodziło, żebyście opisywali nam takie jakieś porady, które są bardzo lakoniczne, w stylu: ubierz się, bo inaczej będzie ci zimno. Wybraliśmy 3 patenty. Co ciekawe, ja i Paweł wybraliśmy ten sam patent survivalowy. Moim zdaniem bardzo ciekawy. Twórca tego patentu wygra kartę podarunkową o wartości 100 zł, czyli tą o najwyższym nominale. Skoro Paweł wybrał ten patent pierwszy, to przyjmijmy, że to jest zwycięzca przez niego wybrany. Ja wybrałem inny patent. Natomiast zaczniemy od nagrody prezesa, czyli komentarza, który wybrał Tomek. Vanessa podaje ciekawy sposób na komary. Bierzemy chubiaka pospolitego, czyli takiego grzyba rosnącego na drzewie, rozpoławiamy, odpowiednio preparujemy jego wnętrze, rozdrabniamy, zrzucamy na to iskrę z krzesiwa, całość zaczyna się żarzyć, wydziela się dym, a dym odstrasza komary. Świetny patent, bo taką hubę przecież możemy zabrać ze sobą. Dym jest, ten dym odstraszający komary cały czas jest z nami, no ogniska ze sobą nie zabierzemy. Z tym, że no, taka huba musi być odpowiednio wysuszona, tego zabrakło tutaj w opisie tego patentu. Taka huba musi być sucha, bo jeżeli będzie taka prosto z drzewa, to prawdopodobnie jest wilgotna, szczególnie jeżeli kilka dni wcześniej padał deszcz. No i taka wilgotna już nie będzie się żarzyć. Ona złapie co prawda iskrę na chwilę, pojawi się ten żar nikły, ale on zaraz zgaśnie. Także huba musi być wysuszona, to po pierwsze. No ale mamy też drugi patent od Vanessy, podała 2 patenty, oba są ciekawe. Drugi jest bardzo prosty, ale bardzo przydatny. Jeżeli przemierzamy gdzieś tam dzikie tereny i widzimy korę brzozy, taką odstającą, łuszczącą się, świetna rozpałka, wiemy, że wieczorem będziemy palić ogień, zabieramy taką korę ze sobą. No ale w lesie jest dosyć wilgotno. I co wtedy? Co z tą wilgotną korą zrobić, żeby ona wyschła do wieczora? Otóż, jak pisze Vanessa, warto taką rozpałkę schować gdzieś, na przykład do kieszeni, żeby warstwy ubrania zaabsorbowały wilgoć z rozpałki. No i teraz tutaj też muszę wtrącić swoje 3 grosze, bo Vanessa pisze m.in. o tym, że umieściła taką rozpałkę w staniku i że to jej pomogło. Być może, jeżeli nie wykonywała żadnych wymagających wysiłku czynności, jeżeli nie pociła się, to być może tak rzeczywiście było i stanik wsiorbał trochę wilgoci z tej rozpałki. Natomiast w takiej sytuacji, kiedy przemierzamy dzikie tereny, kiedy męczymy się, no to też się pocimy. No i w tym wypadku rozpałka, zamiast oddać wilgoć, to zaabsorbowałaby ją z ciała. Także rozwiązanie nie do końca dobre, natomiast w swoich założeniach jak najbardziej słuszne. Należy tę rozpałkę umieścić gdzieś między warstwami ubrań, ale niekoniecznie w staniku, niekoniecznie w majtach, tylko staramy się umieścić ją gdzieś w pośrednich warstwach. Kurtka niezbyt dobrze chłonie wilgoć, więc odpada. Bielizna, no między bielizną a ciałem, no to wiadomo, ciało trochę tej wilgoci odda do rozpałki. Natomiast środkowa warstwa, na przykład polar czy też koszula flanelowa, ona rzeczywiście zaabsorbuje wilgoć z rozpałki. Także kiedy już dotrzemy wieczorem na miejsce obozu, będziemy mogli rozpalić ogień. Rozpałka będzie na tyle sucha, żeby udało nam się rozpalić ognisko. Także bardzo fajny patent w swoich założeniach, trochę tutaj się zgrzytów pojawiło, ale jednak mimo wszystko jeden z lepszych patentów, jakie się pojawiły pod ostatnim filmem. Także gratulacje, karta podarunkowa o wartości 50 zł jest Twoja. Jak ją odebrać? O tym na sam koniec, bo tutaj będzie trochę komplikacji, dlatego że na YouTubie nie ma możliwości napisania wiadomości prywatnej. Będziemy się kontaktować przez Facebooka lub też za pomocą adresu e-mail, który będzie pod filmem, w opisie filmu, w pierwszym komentarzu, ale o tym na sam koniec. Teraz lecimy do kolejnego patentu, który
wybrałem ja. Wybrany przeze mnie komentarz jest autorstwa Jana Kowalskiego. Zawiera 3 przydatne patenty survivalowe. No i tak, oczywiście chodziło o to, żeby wybrać jeden patent survivalowy, ale każdy z tych patentów z osobna mógłbym wybrać śmiało jako zwycięski. Pierwszy z tych patentów zakłada użycie własnego moczu do rozgrzania dłoni. Jeżeli panuje mróz, jeżeli wieje silny wiatr, dłonie mamy zgrabiałe, a musimy wykonać precyzyjną pracę, na przykład rozpalić ogień, to potrzebujemy czucia w palcach, pełnej sprawności. I w tym wypadku warto jest nasiurać do butelki, do woreczka strunowego i za pomocą ciepłego moczu rozgrzać dłonie, przynajmniej na tę chwilę, kiedy będziemy rozpalać ogień za pomocą chociażby krzesiwa. Bardzo dobry patent zakładający użycie tego, co mamy akurat przy sobie. To jest to, o czym mówiłem na samym początku. Najlepsze patenty survivalowe to są te, które zakładają użycie tego, co do czego jest wysokie prawdopodobieństwo, że będziemy mieli to akurat przy sobie. No mocz mamy prawie zawsze przy sobie. Drugi z opisanych patentów zakłada rozpalenie ognia za pomocą baterii paluszków. Testowałem kiedyś tę metodę. Udało mi się uzyskać ogień. Co prawda tylko na chwilę, no bardzo ciężko przenieść ten płomyczek nikły, który pojawia się tylko na chwilkę na rozpałkę. Niemniej jednak jest to zapewne możliwe. Mi się nie udało, dlatego że wiatr wiał bardzo silny wtedy. Po prostu łączymy 2 bieguny baterii za pomocą papierka aluminiowego od gumy do rzucia. Zawężamy ten papierek na końcu, no i pojawia się płomień. Możemy też próbować za pomocą kabelków, na przykład gdzieś tam pozyskanych z latarki. Jest to patent jak najbardziej przydatny, choć dosyć skomplikowany i nie zawsze uda nam się w ten sposób rozpalić ogień. Trzeci patent opisany przez Jana ponownie zakłada użycie tego, co najprawdopodobniej będziemy mieli przy sobie. Butelka plastikowa. Jeżeli nosimy przy sobie wodę lub też jakiś napój, to prawdopodobnie mamy butelkę plastikową przy sobie. W dodatku, jeżeli jesteśmy nawet w totalnej dziczy, to jest szansa na to, że jakiś ciek wodny butelkę plastikową tam przyniesie. Z butelki plastikowej możemy uzyskać prowizoryczną linkę. Wystarczy, że wytniemy w niej wąski pasek, tnąc nożem naokoło i z całej długości butelki uzyskamy naprawdę solidny kawałek linki do różnych zastosowań, chociażby do prac obozowych. Także myślę, że również bardzo dobry patent. Kawał bardzo mocnej linki. Oczywiście, jeżeli miałbym większą butelkę, to linki byłoby więcej. Tak samo, jeżeli bardziej precyzyjnie wycinałbym ją, jeżeli byłaby stałej szerokości, to również byłoby jej więcej. No niemniej jednak, jak widzicie, nawet z takiej malutkiej buteleczki możemy uzyskać kawał sznurka, który możemy normalnie wiązać jak każdą inną linkę. Przechodzimy do zwycięskiego patentu. Archie już na pewno wie, że o niego chodzi. Patent polegający na użyciu sznurka od kompasu, czy też busoli. Taki sznurek, no w założeniu, służy do tego, żeby sobie zawiesić kompas na szyi. Ale co ciekawe, za jego pomocą możemy odmierzać odległości na mapie. Wyobraźmy sobie, że to jest nasz szlak turystyczny. Znajdujemy się w tym miejscu. Chcemy dotrzeć tutaj. No i teraz musimy odmierzyć, ile kilometrów szlaku jeszcze przed nami. Moglibyśmy to robić za pomocą linijki na kompasie, no ale popatrzcie, czy to będzie dokładny pomiar. Tutaj zmierzymy, wychodzi 3 cm, tutaj trochę dodamy gdzieś 1 cm, tu znowu te zakręty tak na raty będziemy mierzyć. A przecież możemy to zrobić za pomocą sznurka. Wystarczy, że sznurek przyłożymy do szlaku w taki sposób, żeby przybrał kształt tego szlaku. Równiutko. Sznurek jest giętki, a więc można nadać mu kształt szlaku. No i mamy. Teraz przykładamy to do linijki od kompasu, sprawdzamy, ile jest to centymetrów. Następnie według skali mapy przeliczamy, ile jeszcze kilometrów przed nami. Teraz powiemy sobie o tym, w jaki sposób odebrać nagrody. Na YouTubie nie mamy wiadomości prywatnej, dlatego w opisie filmu i w pierwszym komentarzu macie adres e-mail. Napiszcie na niego, tam wszystko ustalimy. Możecie też zgłosić się do nas przez nasz profil na Facebooku.
No i właśnie przez te kanały wszystko ustalimy, dlatego że na YouTubie nie ma za bardzo możliwości. W każdym razie wiemy już, kto wygrał. Gratuluję zwycięzcom. Nie gratuluję tym, którzy się nie postarali i opisywali, podawali tylko tytuł patentu, tak na odwal się. No nie na tym polegała ta zabawa, umówmy się, nie chodziło też o nagrody, chodziło o to, żeby zebrać fajne patenty survivalowe w przysłowiowej kupie. Po części się nam to udało, było jeszcze kilka przydatnych patentów, oprócz tych, które wymieniłem, zapadł mi w pamięć m.in. ten, który mówił o tym, żeby oddać mocz przed pójściem spać, jeżeli panują niskie temperatury. To jest bardzo ważne, bo jeżeli mamy pełny pęcherz, to nasze ciało zużywa energię do tego, żeby ogrzać mocz, który się w nim znajduje. Jeżeli się wysiuramy, no to mniej energii zużywamy. To jest bardzo ciekawe. Znowu z moczem, nie wiem, czy ja jestem jakiś zboczony, ale no, te mi zapadły w pamięć. Pozostaje mi pogratulować zwycięzcom i zaprosić Was na kolejny odcinek, który pojawi się prawdopodobnie w ciągu tygodnia. Będą tam kolejne gadżety survivalowe, które będziecie mogli dostać w zamian za karty. No ale oczywiście nie będzie to odcinek skierowany tylko do zwycięzców, bo będzie prezentował gadżety survivalowe takie do 50 zł, czyli praktycznie na każdą kieszeń. Kilka ciekawych przedmiotów, omówimy je sobie. No ale to w kolejnym odcinku, a tymczasem na razie trzymajcie się i czołgiem.